Witam serdecznie, nazywam się Rafał Agnieszczak, to jest kolejny odcinek Startup School po długiej przerwie. Witam ponownie. Moim gościem dzisiaj jest Marcin Iwiński, współzałożyciel CD Projektu. Witam cię serdecznie. Chciałem od razu zapytać, jak to było, jak zaczynaliście, bo z tego, co mi wiadomo, to jak ja jeszcze w Pieluchy robiłem, to wy już żeście tam handlowali gierkami na stadionie, czy tam na jakimś giełdzie komputerowej. Jak to było to 15-17 lat temu? Było tak, że spotkałem współzałożyciela Michała w liceum. Mhm. Startowaliśmy obydwaj, tak jak i cały matwis, z którym wylądowaliśmy do klasy informatycznej. Matwis w Czackim składał się z ludzi, którzy się nie dostali informatycznej, dzięki Bogu, bo nie wiem, co by ze mną było, jakbym ją skończył, może byłbym programistą. No i naszą pasją były gry komputerowe, więc na początku regularnie chodziliśmy na giełdę, patrzyliśmy, jak to wszystko działa. Michał tam zajmował się jakimś handlem, różnymi rzeczami na giełdzie, a ja zawsze zajmowałem się stroną międzynarodową, czyli miałem jakieś tam kontakty, były BBS-y, wtedy była jeszcze taka scena modemowa. No i czyli już wtedy miałeś internet, bo jak mówisz BBS, to mało kto wie, że to jest tak, BBS, taki protokół internetowy. Znaczy, może trochę inaczej, to jest łączenie się modemem z, powiedzmy, serwerem. Kurczę, teraz to brzmi już normalnie jak muzeum. To strasznie mnie postarza, może nie powinienem o tym mówić. Natomiast łączyło się modemem, wymieniało się informacje, czasami pliki, to były kosmiczne prędkości pod tytułem 16800. Pamiętam, jak miałem US Robotics modem, ściągnąłem go ze Stanów, 16800 HST, to po prostu wypas, bo na początku za kosmiczne pieniądze pod tytułem 300 dolców US Robotics robił najlepsze modemy, a na początku zaczynałem od 1200 bodów albo 2400, no to było wolne, 16800 to był przełom. Czyli to był rok 94? To był 94, tak naprawdę jeszcze wcześniej, jak się z Michałem poznaliśmy, ponieważ zdecydowaliśmy się na założenie firmy w momencie, kiedy skończyliśmy liceum. To się akurat też tak złożyło, że została uchwalona ustawa o prawie autorskim, czyli de facto nagle w Polsce okazało się, że oprogramowanie czy też gry to jest coś takiego, za co trzeba płacić. Nie, może nie trzeba wtedy, a raczej tak, powinno się. Do tego nawiązywałem, jakoś płacić, że generalnie to były czasy, w których gry po prostu się przegrywało. Piractwo, z kasety na kasetę, znaczy to były czasy, kiedy zgodnie z prawem piractwo nie było nielegalne, nie było przestępstwem, było to po prostu coś nieuregulowanego. I to przez wiele lat pokutowało, myślę, że pokutuje w naszym kraju do dzisiaj, że własność intelektualna, zarówno gry, jak i muzyka, to nie jest do końca coś takiego, za co się płaci. Zawsze najważniejszy był ten sprzęt, nie wiem, czy to sprzęt grający, czy też karta muzyczna, czy nowy procesor. To się na szczęście już zmieniło, to zresztą w momencie, kiedy żeśmy z Michałem założyli firmę, było takim najtrudniejszym problemem na rynku. Tak? Ale wy od razu stwierdzicie, będziemy robić firmę legalną, czyli będziemy mieli prawa i tak dalej, i tak dalej. Czyli nigdy nie zaczęliście od tam przegrywania w garażu kaset i sprzedawania tego w ten sposób? Mieliśmy jakieś swoje epizody giełdowe, handlem, różnymi rzeczami. Tak, tak, oczywiście. Znaczy, to nie jest znaczy, rozumiem, że każdy od tego zaczynał w tej branży. Jeśli popatrzymy sobie na firmy związane z IT, to giełda na Grzybowskiej i odpowiednie giełdy, nie wiem, we Wrocławiu, Krakowie i tak dalej, każdy ośrodek miejski miał swoją giełdę, to był inkubator przedsiębiorczości i przedsiębiorców, tak? Jedni poszli w software, inni poszli w hardware, ale to był taki, kurczę, melting pot, gdzie to się wszystko mieszało. Jeden przywoził Commodore Amiga co weekend ciężarówką z Berlina, kto inny załatwiał oprogramowanie, a ktoś tam jeszcze inny zajmował się handlem, kurczę, joystickami, tak? I potem z tego powstała większość firm, która w tej chwili handluje hardwarem. Jeśli popatrzymy sobie na listy prezesów i wiceprezesów, to są ludzie, którzy tam zaczynali bardzo często. Czyli wszyscy ludzie, którzy kiedyś tam na tym bazarze to jest bazarze, jakie brzydkie słowo. Na targu. Inkubator przedsiębiorczości. W tym inkubatorze sprzedawali z leżaków te swoje oprogramowanie, to teraz mają poważne firmy. Czy by ta branża wszyscy, tutaj tak, została? Ale dużo przetrwało. Ludzi, tak, bo nie było innej opcji.
To było miejsce, gdzie spotykali się na samym początku giełdy komputerowe, to były miejsca, gdzie spotykali się fanatycy komputerów, tak? Ja od tego też zaczynałem. Czyli spotykali się i wymieniali informacje. Nie było internetu, nie było dostępu, tak? Ktoś miał jakieś pismo, kurczę, bo wujek wrócił. Nie. Ja mówię o takim inpucie zagranicznym, tak? Czyli ktoś miał pismo Your Sinclair, tak? Bo wujek wrócił z Anglii i je przywiózł. No kto wtedy jeździł do Londynu? Tutaj taka anegdota, ja pamiętam, jak z Michałem pierwszy raz pojechaliśmy na targi do Londynu, wtedy akurat była premiera PlayStation 1, no to świat przewrócił się do góry nogami, trzy razy zakoziołkował, no to było po prostu niesamowite, szczęki zbieraliśmy z ziemi, tak? Wyjazd do Londynu to był tak jak teraz, pewnie nie porównując, wyjazd do Nowej Zelandii. Albo i na Księżyc, coś odległego, nieosiągalnego, nieprzystępnego, tak? Teraz Londyn to jest takie miasto koło Warszawy, tak? I się tam mówi zasadniczo po polsku. Zupełnie inny feeling. Natomiast wracając do pytania. W liceum żeśmy sobie na to wszystko patrzyli i stwierdziliśmy, kurczę, weszły CD-romy, ja miałem dużo kontaktów zagranicznych, polecili mi tam jakieś małe hurtownie w Stanach, ci moi znajomi ze sceny BBS-owej. No i Michał miał doświadczenie w sprzedaży na giełdzie i od samego początku zaczęliśmy od ściągania CD-ROMów. To był wtedy totalny czystych, przełom. Tak? Nie. Już gier nagranych... na CD-ROMa. Gier na CD-ROMa. Stąd nazwa, która przetrwała do dzisiaj. Stąd nazwa CD Projekt, dokładnie, która przetrwała do dzisiaj. Natomiast myślę, że warto tutaj powiedzieć, że CD-ROMy to był przełom, taki przełom, który już potem nie nastąpił, tak? No bo dyskietka miała 1,4 mega, była dość uciążliwą formą, tak? Psuła się, demagnetyzowała i tak dalej, była wolna. Założyliśmy firmę, zaczęliśmy importować CD-ROMy, gry na CD-ROMach do Polski, to był totalny przełom, tak? To były nasze początki, na początku sprzedawaliśmy je na giełdzie. Warto nadmienić, że w 1994 roku nie było żadnej sieci detalicznej w Polsce, która handlowała grami. De facto... Czyli trzeba było przyjść do inkubatora i zakupić sobie osobiście. Jak ktoś mieszkał gdzieś dalej, inkubator też przyciągał, Warszawa była centrum, więc przyjeżdżali hurtownicy, którzy zaopatrywali małe lokalne sklepiki. I tak nawiązały się pierwsze jakieś linki handlowe. Tak? No i potem w pokoju, który nam udostępnił znajomy Michała za darmo na Wiejskiej, czwarte piętro bez windy, bardzo wysokie, więc to był też taki dobry trening. Jak tam jeszcze jakiś hurtownik dotarł, to znaczy, że jest na tyle zmotywowany, żeby dokonać zakupu. Mieliśmy taką szafę pancerną, którą żeśmy kupili. To był nasz magazyn. Tam mieściło się pewnie jakieś 100 sztuk gier, więc z tytułu mieliśmy 2 do 5. A raz mieliśmy, pamiętam, 30 ściągnęliśmy takiego tytułu. Nie sprzedał się, zostało nam 15. No nie wiedzieliśmy za bardzo, co z tym zrobić. No więc to była wtedy taka skala działalności i krok po kroku tą firmę żeśmy rozwijali. Tak? Zainteresowanie oczywiście tym rosło. Pojawiały się coraz fajniejsze gry na te CD-ROM. Mamy tam rok 94, 5, tak. 6 i tak dalej. I dużo się rzeczy zmienia. To znaczy zmienia się chociażby to, że nie tylko nośnik, bo oprócz tego, że zmienił się na dyskietki, teraz CD zmienia się to, że to jakby potem był Blu-ray, teraz ściąga przez internet i tak dalej, zmienia się też sposób konsumpcji, no bo nie było tylko PC, joystick i klawiatura, tylko pojawiły się konsole, pojawiły się gry na komórkach i tak dalej, czyli jakby masz dużo więcej form interakcji z tą gierką, że w ogóle gierka nie oznacza czegoś, co grasz na komputerze. Zmienia się też ten człowiek, który jest z drugiej strony. Znaczy kiedyś gierkami zajmowali się nastolatkowie w wieku kilkanaście lat. Tak? I tylko tacy, którzy tam kumali w ogóle komputer, co też nie było takie powszechne. Teraz nasze mamy grają sobie tam, sadzą sobie jakieś tam rzodkiewki na Farmville'u, dzieciaki czteroletnie grają w Angry Birdsa i tak dalej, i tak dalej. No ty też grasz w Angry Birdsa. Tak, tak, no jestem ofiarą tej gierki, a chciałbym powiedzieć, że ostatnio, wcześniej, przed Angry Birdsem, ostatnią gierkę, w jaką grałem, to był Donkey Kong na Commodore 64 i to było 96, no coś takiego. No to możesz jeszcze nadrobić, no. Tak, no jakieś 5-6 lat przed komputerem i tak, mam parę zaległości, ale postaram się jakoś dociągnąć ten program do końca, nie robiąc 10 wpadek po kolei. Nie, ale ja wiem, do czego zmierzasz, do tego, co się zmieniło, tak? Tak, mi chodzi o to, żebyś ty tak popatrzył na te kilkanaście lat
i zobaczył, co, od czego wy zaczynaliście, jak się zmienia rynek i jak wy jako CD Projekt, jak się zmieniacie z tym rynkiem. Znaczy wiesz... Bo tak, zakładam, że taki jest cel, żeby się dopasowywać do tego. Znaczy wiesz co, cel jest taki, żeby ustanawiać nowe standardy, tak? Bo na tym, żeśmy zbudowali CD Projekt, czyli jak gdyby patrząc historycznie, byliśmy pierwszymi, którzy zaczęli sprzedawać gry na CD-ROM-ach, tak? W tym momencie firmy konkurencyjne miały tutaj linię do duplikacji dyskietek, umowy ze wszystkimi partnerami i sobie wygodnie siedzieli. CD-ROM wszedł i przedefiniował, bo nie było tłoczni, nie było lokalnej opcji na produkcję, trzeba było to zacząć importować, a przede wszystkim zauważyć tą szansę, żeśmy ją zauważyli. Potem zaczęliśmy robić wersje polskie gier, tak? Też byliśmy pierwsi w robieniu polskich gier i wydawaniu dużych produkcji na CD-ROM-ach, czyli tutaj gdyby z tych dyskietek, gdzie no, tłumaczyło się kilkadziesiąt linii tekstu, tak, i było wszystko fajnie, przeszliśmy na robienie profesjonalnego dubbingu gigantycznych wersji językowych 40-50 aktorami, tak, potem wrzucania tego testowania. To mniej więcej podobne jest do dzisiaj, tak. To też bardzo zredefiniowało rynek, ponieważ gdyby, jeśli mówimy najpierw, może powiem o rynku polskim. No tak, ale nadal ciągle mówisz o CD, a ja... Chcę przejść dalej, Powiedzieć, że my zawsze budowaliśmy firmę na innowacji, czyli byliśmy krok do przodu przed tym, co się działo. W tej chwili co się dzieje, czyli tak, te wersje polskie, obniżenie cen i umasowienie, w tej chwili mówię o rynku polskim, zaraz przejdę do rynku światowego, umasowienie elektronicznej rozrywki w Polsce, bo to, co zawsze się działo u nas na rynku, dla nas konkurentem nie były inne firmy de facto. To byli piraci, to było piractwo, czyli to, dlaczego mam kupić legalną grę, tak? No bo bez tego nie ma tego biznesu. Jeśli ktoś nie kupi gry, no to nasze istnienie nie ma sensu. Więc nam udało się przekonać graczy, generalnie masę ludzi, miliony ludzi w Polsce, że warto wydać jakiekolwiek pieniądze na grę, bo mieliśmy oferty i tam za 20 zł i za 120 zł, tak? I to jest ta era CD-ROM-ów, która idzie w pewnym sensie ku końcowi, tak? Bo to jest to, do czego ty zmierzasz i to, co się wydarzyło przez ostatnie 2 lata, jest po prostu kosmiczną rewolucją, zarówno na rynku polskim. O to mi chodzi, o to już byś mi powiedział, Stoimy w miejscu. My już jesteśmy lata świetne dalej, no. No dobrze, no to co się w ostatnich latach takiego fundamentalnego zmieniło? Co się fundamentalnego zmieniło? Zawsze po kryzysie jest jakaś redefinicja rynku. Te trendy, o których mówiłeś, czy Farmville, gry na iPada, iPhone'a, one tak sobie momentami trochę nie mrawa. Oczywiście w Stanach to jest wszystko 3-4 lata do przodu, ale tutaj na rynku europejskim jeszcze nie do końca. Natomiast po kryzysie zmienił się sposób konsumpcji elektronicznej rozrywki, tak już bardzo definitywnie. I oczywiście nadal jest ten rynek tych nośników fizycznych, nazwijmy, CD-ROMy, DVD-ROMy i tak dalej, kartridże czy cokolwiek. Ale ta rozrywka rozeszła się na wiele innych platform i wiele innych mediów, a jednocześnie bardzo poszerzyła grupę docelową, tak? Przykładowo, nie wiem, moja córka, jak ja patrzę, jak ona gra, no to aż w to nie wierzę. Siada, bierze jakąś przeglądarkę internetową, pewnie nawet nie wie, że to jest przeglądarka, wpisuje sobie gry. 8 lat. Wpisuje gry albo Games, albo My Pony, tak? Jakieś My Pony, ona poskacze sobie My Pony, a potem stwierdza, że jednak posadzi sobie kwiatki, wtedy bach, zamknęła. Mówię, to w co grałeś? Nie, to jest taka fajna gra, zadziałem kwiatki, nie? W mojej generacji to było, kupuję grę jakąś tam, jestem do niej przywiązany, wkładam ten nośnik, instaluję, w ogóle na początku kasety, tak? To odchodzi do przeszłości. Jest coraz większa grupa ludzi, dla których gra to jest jak gdyby coś podobnego jak książka, jak muzyka. Włączam, gra, potem nie gra i tyle, tak? Angry Birds jest dobrym przykładem, Farmville jest genialnym przykładem. To akurat jest genialny przykład na produkcję kasy i tutaj taki konkretny fakt z ostatniego miesiąca czy 2 miesięcy. Firma Zynga, czyli twórca Farmville'a, ma większą kapitalizację, czyli większą wartość firmy niż Electronic Arts, firma legenda i największa firma w branży tych, powiedzmy, bardziej tradycyjnych nośnikowych gier. To jest najlepszy przykład, że rynek się zmienia. Plus to, że Electronic Arts kupiło sobie właściciela Angry Birdsa za 20 milionów dolarów. Tak, kupiło właściciela Angry Birdsa, a rok wcześniej... A wcześniej kupili Playfisha, czyli ludzi, którzy stworzyli też parę tego typu gierek, dużych facebookowych gierek. No i teraz pytanie, czy oni przez to kupno są w stanie się zredefiniować, ja mam co do tego bardzo duże wątpliwości. A wy kogo chcecie kupić?
my siebie, wiesz, znaczy nie, co nie... my żeśmy zrobili, może tak, jakby no bo, z naszej no perspektywy, chodzi jakby, mi o to, że... tak, jak my w tym wszystkim, mhm. więc my widzieliśmy, że po pierwsze, gdyby działalność dystrybucyjna, czyli to, od czego wyszliśmy, działalność biznesowa, taka wydawania gier, robienia marketingu, to było fajne w momencie, kiedy ten rynek był dziki, tak? Tworzyliśmy nowe standardy, mogliśmy się bardzo wykazać. W pewnym momencie ten model biznesowy się już ustabilizował, tak? Ameryka została odkryta. Mhm. I to jest nadal fajny biznes. W zeszłym roku weszliśmy w dystrybucję DVD, Blu-raya, natomiast my tam Ameryki nie odkryjemy, więc... że 7 lat temu stworzyliśmy studio, zaczęliśmy pracować nad naszą pierwszą grą, czyli z jednej strony weszliśmy w produkcję kontentu, czyli tworzenie naszych własnych rzeczy, czy kreowanie tej wirtualnej rzeczywistości, tutaj gra Wiedźmin, za chwilę Wiedźmin drugi, tak? To jest jedna część. Z drugiej strony 3 lata temu zaczęliśmy pracę nad naszą własną platformą cyfrowej dystrybucji, tak? Stworzyliśmy GOGA, gdzie projekt globalny od samego początku, gdzie dostarczamy gry po kabelku do użytkowników na całym świecie. Są to starsze gry. Spostrzegliśmy, że na rynku jest bardzo fajna nisza, ponieważ rynek detaliczny, rynek pudełkowy na zachodzie, jeśli chodzi o gry pecetowe, no jest bardzo, bardzo płytki. Tak? Znaczy nikt nie sprzedaje z nikt nie sprzedaje starszych gier, a jednak tych pecetów jest multum. Tak? Chociaż popatrzmy na netbooki, które się w tej chwili sprzedają. To są takie low performance komputerki, ale to są idealne maszynki do tego, co mamy na GOG-u. I tutaj wyszliśmy z projektem tylko i wyłącznie po angielsku, od razu przeznaczonym na rynek międzynarodowy i to naprawdę fenomenalnie chwyciło. Ale to jest jedyna rzecz, którą wy robicie w internecie. I ja mam, znaczy, ja patrzę, w życiu nie grałem w gierkę, w życiu, w sensie poza tymi dwoma niechlubnymi wyjątkami. I patrzę sobie tak z boku, jako po prostu przedsiębiorca internetowy, czy w ogóle przedsiębiorca. I patrzę i widzę, że CD Projekt, który sobie tutaj rzucę cytatem, nie wiem, czy to twój, czy kolegi. Na giełdę chcemy wejść jako firma o pokaźnych rozmiarach, o kapitalizacji co najmniej 500 milionów złotych. Do tego czasu przekształcimy CD Projekt z firmy dystrybucyjnej w dużą grupę działającą w branży elektronicznej rozrywki. O, Michał Kuciński, to już wiemy. No i teraz tak, nie ma was w grach internetowych, mówię o tych wszystkich przeglądarkówkach i tak dalej, nie ma was w mobilu, nie ma was na konsolach. I ciągle, i ciągle robicie te CD-ki i PC-ty. No, nadal robimy, tak. I to jest jakby core. To jest rynek polski, tak. To oddzielnie. I robicie dystrybucję, robicie swoje gry, ale trudno mi popatrzeć na szeroko na rynek i powiedzieć, że robicie wszystko, co dotyczy rozrywki. Ja rozumiem, że wszystko trwa i nie jest robimy, takie proste. Nie robimy też komputerów, tak? No tak, ale elektroniczna rozrywka nie komponujemy w grach. Muzyki, jakby... To jest sposób dystrybucji. Jest trochę firm, które próbują robić wszystko, tak? My robimy rzeczy po swojemu. Electronic Arts ma social games, ma mobile, no ma mobile. Coś ma na konsolę? No nie ma. I co w związku z tym? Chodzi mi o to, że czy nie uważasz, że rynek się zmienia i... Ja uważam, że mamy w tej chwili naprawdę bardzo dobrą strategię, jeśli chodzi o przyszłość rynku. Bardzo mocno żeśmy zbudowali i wyszliśmy z GOG-iem, tak? Popatrz sobie, jeśli popatrzymy sobie na firmy, które odniosły duży sukces, na przykład z mojej perspektywy to na pewno jest Valve ze Steamem, tak? Oni zbudowali swoją platformę cyfrowej dystrybucji, w tej chwili mają 80% cyfrowej dystrybucji gier na świecie, tak? Ale to i robią swoją... stosunkowo niewielkie pieniądze. Stosunkowo niewielkie pieniądze. No ile to jest milionów? Z tytułu sprzedają najlepszych 200-300 tysięcy sztuk po 50 dolarów. Ale to jest, tak? Jakby, no to... To jest dystrybucja, 200 000, to jest dotarcie do ostatecznego 200 klienta. 200 tysięcy po 50 dolarów to jest ile? Milion? No 200 tysięcy, no to jest 10 Nie. milionów? 10 milionów. No to co to jest 10 milionów na rynku gier? Dolarów? No. Razy ile mają gier w ofercie? No nadal... Rocznie 100, 200? Nadal dla mnie... Dystrybucja elektroniczna gier to jest tylko i wyłącznie zamienienie CD-ka na jakiś serwer. To zupełnie co innego. To jest kompletnie co innego. No tak, ale to jest ciągle gra na PC-ta. Ja mówię o tym, że jakby... Tak, ale poczekaj, moment, chwila. Masz bardzo dużo różnych platform, tak? I po pierwsze my staramy się robić rzeczy po kolei, bo można skakać, tak, z tematu na temat. Zobacz,
przykładowe Chillingo, o którym wspomniałeś, i Angry Birds, tak? Mhm. Oni zrobili jedną grę, a potem zrobili drugą, nie wiem, może robią trzecią i czwartą. I to jest właściwy model, to jest koncentracja. Czy wy nie możesz być... powiedzieć tak, o, nie ma was na konsolach, tak? Guys, to co się dzieje? A oni na początku zrobili jedną grę na iPhone'a. I to jest. No ale są już na Androidzie, ale oni nigdy nie mówili, że będą robić cokolwiek innego poza mobilem. No ta firma jest małą, kilku, pewnie kilkunastoosobową firmą, która robi. A my nigdy nie mówiliśmy, że będziemy na wszystkich platformach i będziemy wydawcą typu no, EA. No dla mnie to duża grupa działająca w branży elektronicznej rozrywki. I właśnie to robimy. Czyli nie planujecie, żeby Wiedźmin dwójka był na czymś innym niż na nigdy nic PC-ta. Takiego nie powiedzieliśmy. No to a w drugą stronę moglibyście coś zadeklarować? Mogę powiedzieć, że pewnie technologia... Parę osób czeka na informację, nie, oczywiście, że czeka. To czemu nie dajecie? To tak jak wszystko w marketingu. Wszystko w swoim czasie. Nie ile, można... ile się robi Wiedźmina? Znaczy, ile Wiedźmin dwójka jest już? Jest już 3 lata w produkcji. 17 maja jest premiera wersji PC-towej. Jak będziemy gotowi, jeśli będziemy... coś takiego miało nastąpić, to ogłosimy. Natomiast nie jedyne, co mogę... jedyne co mogę powiedzieć, ile razy było przekładane? Mhm. Bo miało być w 2009 chyba premiera. Masz jakieś strasznie stare dane, naprawdę. No tak, ale... W 2007 była premiera jedynki, po 2008 wydaliśmy wersję rozszerzoną, potem zaczęliśmy pracować nad dwójką, natomiast nie będę wchodził tam w kwestie. Dużo rzeczy się działo, mieliśmy restrukturyzację, tak zwany kryzys w międzyczasie, pozamykaliśmy trochę działalności, więc to wiesz, to jak gdyby to jest akurat informacja pewnie przed kryzysem jeszcze. Przedkryzysowa, dokładnie, dlatego mówię, że to są stare dane. Tak, mieliśmy taki plan wejścia, że tak powiem, normalnie na giełdę od frontu. W efekcie kryzysu wchodziliśmy od drugiej strony, czyli przez połączenie Optimusa i de facto przejście Optimusa. Dla ludzi, którzy nie chciał. No. Na czym to polegało? Bo to dosyć taki specyficzny przypadek, jak się wchodzi na giełdę. Znaczy, stosujecie taką metodę pod tytułem jest już jakaś spółka na giełdę, tak, żeby ominąć wszystkie procedury, wykorzystuje się jej strukturę. Była, tak. Czyli można my powiedzieć, jako udziałowcy CD Projektu przejęliśmy... Tak, jestem właścicielem. Jestem udziałowcą. Czyli legendy, Optimusa. Można powiedzieć, branży komputerowej w Polsce. No, jak najbardziej. Dwie legendy razem. Boże, co z tego będzie? No, chyba trzecia legenda, co? Ja bym chciał się jeszcze cofnąć, jak gdyby wytłumaczyć dokładnie, co my robimy. Po pierwsze, nie robimy i nie będziemy robić wszystkiego. Po drugie, cyfrowa dystrybucja gier to jest przyszłość, to jest bezpośredni kontakt z ostatecznym użytkownikiem i jeśli sobie popatrzysz na to, co się dzieje, jakiego powera ma Apple z iTunesem, tak? Możesz powiedzieć, jaka innowacja, to jest cyfrowa dystrybucja muzyki. Ci goście dyktują warunki branży muzycznej na całym świecie, tak? Jobs się parę dni temu jarał straszliwie, jak to dodali do oferty The Beatles, tak? To była głównie dla niego wielka satysfakcja, bo to było ogłoszenie ostatecznego zwycięstwa nad taką tradycyjną branżą CD-kową muzyczną. Myślę, ej, ja mam Beatlesy plus mieli w końcu, większe tak? obroty niż Walmart, co było też takie kluczowe. Ale to w tą stronę... Nadal, to, nie. Ale dystrybucja... muzyka nie ma iluś innych metod konsumpcji muzyki, czego iTunes nie robi. Ale bo z grami... iTunes pozwala mi odtwarzać to na komputerze, odtwarzać mi to na iPodzie i odtwarzać mi to na iPhone'ie. No to praktycznie wszystko, na czym można odtworzyć muzykę. No ewentualnie jeszcze na, nie wiem, na telewizorze przez Apple TV i tak dalej. Natomiast gry trochę inaczej się rozwijają. Znaczy ja mam dużo znajomych, którzy nie grają w gierki na komputerze. Oni po prostu kupili konsolę i oni by chcieli pograć na konsoli. Oni by chcieli pomachać rękami. Tak. I to ja tylko powiem, jak gdyby nie mogę nic więcej powiedzieć na temat wersji konsolowej Wiedźmina, natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to że technologia nasza własna tym razem, na której jest robiony Wiedźmin II, obsługuje wiele platform. I czy będziecie portowali na poszczególne platformy, tylko że to w tym momencie zakończę, nie potwierdzając, nie zaprzeczając, bo nie mogę nic więcej powiedzieć. Natomiast tak, bierzemy pod uwagę trendy rynkowe. Natomiast jeśli... próbujesz mnie sprowokować, to ja ci jeszcze ci ciekawiej odpowiem. Hej, a może pogadajmy w ten sposób, że konsole są passe, no bo w ogóle jest iPad, kto to podłącza konsolę w ogóle do telewizora, trzeba usiąść. Ale konsola jest czymś, co daje ci super grafikę. Nie, PC ci daje lepszą grafikę.
No ale konsole już mają stare chipy. Dla ludzi, którzy po prostu patrzą na iPhone'a i coś tam sobie nie, palcami jest, mieszają, jest specjalnie, to dla nich, wiesz, tak, to dla nich to konsola jest wow, a jest do tego prosta i generalnie tata specjalnie, z córeczką może specjalnie grać. Tak mówię, ponieważ tutaj się coś bardzo ważnego wydarzyło, czyli ta konsumpcja się totalnie rozszerzyła, więc ty teraz wymieniłeś te wszystkie formy i to są zupełnie inne formy podejścia do gry, tak? Czyli ten gracz pecetowy, i uwierz mi, nadal jest ich, są dziesiątki milionów na świecie. Mhm. Dla nas, dlaczego Wiedźmin jest na PC? Dla nas jest to fenomenalny rynek, ponieważ tam nie ma tak dużej konkurencji dużych wydawców. To nie jest łatwy segment, jest duże piractwo, trzeba do tego bardzo konkretnie podejść, natomiast tam są nadal duże pieniądze. Oczywiście one są znacząco większe na konsolach, natomiast tam jest też znacznie większa konkurencja. Tutaj przykład, chociażby gry Call of Duty Activision. W zeszłym roku osiągnęli rekord, w tym roku wydali ją, osiągnęli rekord. Spowodowali w tej chwili takie zjawisko na rynku, że w okolicach Call of Duty plus minus miesiąc, czyli generalnie gwiazdka, wszyscy boją się wydawać swoje gry, duzi wydawcy, tak? Mhm. Ponieważ Call of Duty zdejmuje całą kasę z rynku. Każdy kupuje Call of Duty, no a potem to gra w Call of Duty. A wy się na kogo nakładacie z Wiedźminem 2? My się na nikogo nie nakładamy. Bo tam był znaczy, chyba... na pewno się na kogoś będziemy nakładać. Ale był tak? jakiś chyba taki moment, tak, w marcu... planowaliście wcześniej premierę trochę. W marcu wychodzi Dragon Age, mhm. Natomiast każda gra jeszcze ma swoją specyfikę, to jest istotne. RPG mają wymagających graczy docelowych, chcących grać w RPG. Jeśli RPGów nie jest dużo, nie ma dużej konkurencji, to są najtrudniejsze gry do zrobienia. To nie są stosunkowo proste mhm. strzelanki, tak? Tam jest nieliniowość, dużo questów, duża zależność. Ludzie to bardzo doceniają. Jeśli gra jest dobra, tych RPGów jest kilka w roku liczących się. Jeśli to się dobrze rozplanuje, to gracze kupią wszystkie. Kupią 3-4 RPGi, tak? Mhm. Natomiast strzelanek jest stosunkowo dużo, no więc gracze są bardzo wybiorczy i konkurencja w tym segmencie. To jak gdyby już wchodzę strasznie głęboko. Czyli rozumiem, że timing macie taki, że z nikim żeby dużym się naszą nie zderzycie na czołówkę, więc... Tak, i tych dużych nie ma za bardzo, mhm. wiesz? I tych dużych nie ma za bardzo w tym segmencie. Każdy segment rządzi się swoimi prawami, natomiast to już jest taki bardzo detaliczne wejście w mhm. temat. Moglibyśmy jeszcze analizować platformy, konkretne rynki geograficzne, natomiast ja chciałem wrócić do ogólnego zjawiska. Czyli na razie generalnie konsol nie ma, nie komentujesz? Tak, ale mamy technologię, która to supportuje, więc jeszcze wróćmy mhm. do tego, co się stało na rynku. Kiedyś był tylko PC, tak? Potem się pojawiły konsole, był PC i konsole. PC zawsze oferował trochę więcej, natomiast no wiadomo, kupowaliśmy nową grę, co 2 lata trzeba było wymienić sprzęt, kartę graficzną, tak? Konsole miały dość prosty message, kupujesz, wkładasz, grasz, tak? Tak. I to co się stało rynek. Parę lat temu, doszedł do tego taki casualowy internet pod tytułem Facebook, Farmville i tak dalej i doszły do tego gry mobilne, bo kiedyś te gry mobilne, one były straszliwie toporne, nie ma tych Nokiach, nie Nokiach. Tak naprawdę wszedł Apple z iPhone'em, w tej chwili też z iPadem, tak? I zaoferował zupełnie inną formę dostarczania gry, czyli cyfrowa dystrybucja, o której mówiłem wcześniej i zupełnie inną jakość tej rozrywki, tak? I nagle okazało się, że mamy setki milionów nowych graczy, tak? Osób pod tytułem moja małżonka, tak? Która klika 2 razy na ikonkę, kosztuje to euro, dolicza się jej tam do rachunku i ona sobie potem gra w tą grę 5 minut, tak? Mhm. Space Chaos na przykład. Mhm. To znowu jest zupełnie nowy rynek, inny rynek. Oczywiście użytkownicy potem się miksują, tak jak już stwierdzą, że gry są fajne, osoby, które z nich nie korzystały, mogą kupić konsolę, ale niekoniecznie. A planujecie coś zrobić w tym temacie? Znaczy ja pytam strategicznie, Tak, myślimy o tym, natomiast... Czy komórki to jest coś, co chcecie mieć pod sobą? Komórki. Fajna rozrywka na telefonach i iPadach, tak myślimy o tym. Mhm. Natomiast znowu to trzeba dobrze zaadresować, bo czasy, kiedy iPhone był taką, zawsze na początku platformy, która potem okazuje się, że w przyszłości osiąga gigantyczny sukces, jest takie okno wielkiej szansy, tak? Czyli zrobimy coś w miarę fajnego i to po prostu strzela w kosmos, tak? Te znane historie, jak na App Store, na samym początku, kiedy prawie nie było aplikacji, było ich mało, sprzedawała się na przykład za $5 aplikacja, która puszczała ci odgłos bąka, tak? Mhm. Pierr, dużo tak powiem. Mhm.
No i sprzedawali tego 10 tysięcy, bo to było strasznie fajne. Nie, aż tych aplikacji do tych pierdów było 20, a potem pokazały się inne. W tej chwili, jeśli popatrzysz chociażby na kupowanie na iPadzie, który masz przed sobą, patrzysz na top 10, top 20, top 50, ewentualnie usłyszysz od kogoś, że coś jest fajne. Jak tam tego nie ma, to się nie przebijasz. Tak. A tych rzeczy wchodzą po prostu setki i tysiące. Czyli już to okienko, kiedy można było zgarnąć. W tej chwili idziemy na jakość, idziemy na markę, tak? I to jest zgodne jak gdyby z naszą strategią, więc myślimy o tym, nie mamy w tej chwili planów, nie pracujemy nad niczym, nie chcę rozbudzać żadnych oczekiwań, natomiast to jest fajna, bardzo fajna forma rozrywki, natomiast zupełnie innej. Dużo firm próbuje na siłę wrzucać swoje gry i koncepcje z konsol, z peceta, tutaj to nie działa. Popatrz, czyli jeśli będą gierki, to raczej to będą gierki dedykowane i przemyślane na daną platformę, bo uważamy, że to musi być coś, co dokładnie pasuje, tak? Uważam, że Wiedźmin bardzo fajnie pasuje na PC, to pasuje też na konsolę, tak? Natomiast czy Wiedźmin pasuje na iPada? Śmiem wątpić, pewnie tak? Jest mało zręcznościowy. Ściągnąłem sobie, oglądałem jakąś strzelankę ostatnio na iPada. Na dzisiaj lead Wiedźmina mi pokazywał. Super grafa, tak? A jak sterowanie? Pach, pach, pach. Nie chcę w to grać. Dziękuję, do widzenia. Okej. Okay. Jeszcze jest jedna rzecz, o której... Jeszcze jest jeden taki trend, o którym chciałbym wspomnieć i chciałbym, żebyś się wypowiedział w tej kwestii. Jak kilkanaście, nawet kilka lat temu kupowałem gierkę, to kupowałem, wkładałem do CD i grałem. I byłem sam. Jest gra i jestem ja. Teraz mamy internet, jest gra, jestem ja i jest pierdyliard innych ludzi, którzy w tym momencie, w tej samej sekundzie grają w tę grę. Czyli w dużym uproszczeniu social, rozumiany jako od wspólnego grania i uprawiania jakichś tam rzeczy, budowania miast i tak dalej, poprzez prosto rzecz jak to, że pojawiam się w jakimś ogólnoświatowym rankingu na którymś tam miejscu i tam przebijam kolegę albo wyzywam go na pojedynek i tak dalej, i tak dalej. Czyli połączenie gry z internetem. Po prostu, to jest duża rzecz, czy to nie jest... To jest gigantyczne. Porównałbyś tego do przejścia z dyskietki na CD? Myślę, że tak, bo to jest znowu, już co w zasadzie jak tam porządkowałem, czyli tam PC, konsole i tak dalej, no to mógłbym jeszcze powiedzieć single player, tak, multiplayer, taki bardziej klasyczny multiplayer, który był też zapoczątkowany na PC, nie wiem, Counter-Strike, tak, napinamy się w grze, ale to jest jakieś ograniczone, tak, ograniczone czyli czasowo, strzelanki, tak, dokładnie. Lub koledzy z klatki na całym świecie, tak, jeden z klatki w Australii, drugi z klatki w Kanadzie. I na końcu masz wirtualne światy, tak, czyli no World of Warcraft. Tak. Świat, w którym ludzie, że tak powiem, mają swoją drugą tożsamość i część się w nim zatraca. To też jest nowy, gigantyczny rynek, tak. No Farmville też de facto jest trochę takim wirtualnym światem, gdzie budujemy swoją postać, boostujemy. No. A nie sądzisz, że to jest trend, który do wszelkich rodzajów gier dotrze, że nikt nie będzie chciał być sam? Nie. Co będą gierki, Części których... ludzi to pasuje, część ludzi to nie pasuje. Zobacz, jak grasz na przykład w Angry Birds czy w Cut the Rope, tak? Otwierasz, pach, 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 koniec, tak? Ale, jak sobie to tam zintegruję z Game Centerem, to okazuje się, że jestem na tam 12-milionowym 584 miejscu. Nie, ale że mój kolega tam z piętra wyżej. Ale to jest co innego. Co innego ale to też jest jakaś integracja. Tak, ale to jest na takim minimalnym poziomie. Ja mówię o takim mocnym poziomie, ale jakikolwiek poziom, który pozwala mi zauważyć, że ktoś jeszcze inny gra w to. To oczywiście, to jest standard. To już o tym jak gdyby nie rozmawiamy, to jest standard, szerowanie, nie wiem, jakieś ladery, czy chcesz w nich być, czy nie. Ściągam pinbola na to, tak, gram, a potem czy chcesz spostować swój wynik, tak, czy chcesz zobaczyć, jak straszliwie cienki jesteś, tak, okej. Dobra, jestem tam na 257 tysięcy miejsc. Że jest tutaj... jakieś kilkanaście milionów osób, które jest lepsze ode mnie tą gierkę. Tak. A wydawało mi się, że naprawdę nieźle mi idzie. Ja akurat na to nie zwracam uwagi, inaczej to traktuję, myślę, że sporo osób tak samo podchodzi, natomiast Te naprawdę gry, które są światami same w sobie, no to już jest przygoda na dużą część życia. Jak ludzie zaczynają w to inwestować, to bardzo często odcinają się od wielu innych gier, poza taką płytszą rozrywką. Płytszą to złe słowo, tak, ale taką szybszą rozrywką. I bardzo, bardzo dużo ludzi lubi tego typu rzeczy, bo kiedyś granie kojarzyło się z tym, że siadało się przed komputerem i to było N godzin, tak, wieczorów i w tą grę się wsiąkało i tam się ją przechodziło. A teraz granie może być pyk,
trzy Angry Birdsy, pyk, koniec, to jest też granie. Siedzisz w autobusie, nudzisz się, to zagrasz. Tak, dokładnie. Sobie. Momencik, muszę siku. Wiesz, okej.